Dzień dobry kochani, witam Was ponownie w mojej kuchni, oto kanał Mistrza Mocy, a ja zapraszam Was dzisiaj na przepyszne, wegańskie, bezglutenowe naleśniki. Moje naleśniki robię z trzech rodzajów mąk. Będzie to mąka ryżowa jasna, skrobia ziemniaczana i kukurydza dla koloru. W tych naleśnikach nie ma jajka, a fajnie, żeby były takie, wiecie, rumiane, żółciutkie. Do tego użyję oliwy z oliwek i mleka roślinnego. Tutaj mam sojowo-ryżowe i odrobina soli. Na początku wleję trochę mleka, żeby mąka nie przystała do dna i teraz odważam mąkę. Dodaję szczyptę soli. Dwie łyżki oleju słonecznikowego albo oliwy z oliwek. Oraz pozostałe mleko. Kochani, ważna uwaga. Lepiej jest dać na początku mniej mleka, później go dolać, bo jeżeli dacie za dużo mleka, to zaczniecie kombinować z mąkami, zmienicie proporcje i wyjdzie zupełnie nowy przepis. Nie znaczy to, że wyjdzie zły, ale na pierwszy raz proponuję zrobić zgodnie z przepisem. Sprawdzam konsystencję. Moim zdaniem jest ok. To jest konsystencja klasycznego ciasta naleśnikowego. Zaraz pokażę bliżej. Rozgrzewam dobrze patelnię, delikatnie smaruję olejem albo oliwą z oliwek. W rozgrzaną patelnię wlewam ciasto. O, tutaj zostało nam trochę mąki. Smażę. Gdy góra naleśnika będzie ścięta, to czas, żeby przekręcić go na drugą stronę. Chwilę podsmażam jeszcze z drugiej strony. I przekładam na talerz. Pierwszy naleśnik jest już gotowy. Można go jeszcze przykryć talerzem, żeby sparował. Dzięki temu zrobi się bardziej miękki, a ja smażę kolejny. Czy w Waszej kuchni też już jest tak ciepło? U mnie jest upał. Opowiem Wam kilka rzeczy o tych naleśnikach. Jak widzicie, na naleśnikach takie wzorki, które się tutaj stworzyły,
To znaczy, że temperatura jest wysoka. Można zrobić na niższej, wtedy tych wzorków nie będzie. Ja akurat je bardzo lubię i wolę smażyć na wyższych temperaturach, bo jest to szybszy sposób. Naleśniki przykrywam, kiedy czuję, że one są mało elastyczne, że robią się twarde. Wtedy je przykrywam i one, słuchajcie, parują i są później super, super elastyczne. To są ulubione naleśniki mojej brataniczki Mai. Pomimo tego, że nie jest na żadnej diecie, na żadnym wykluczeniu pokarmowym, to uważa, że to są najlepsze naleśniki na świecie i zawsze jak przyjeżdża, to prosi mnie o te naleśniki, plus oczywiście na wynos. Także słuchajcie, mam nadzieję, że Wam posmakują. Nie będę Wam pokazywała, czym je smaruję, bo można kombinacje stworzyć po prostu ogromne. Tym, co lubicie, dżemy. Mam nadzieję, że niebawem nagram przepis na frużelinę truskawkową, to wtedy będą z frużeliną. W każdym razie naleśniki są super elastyczne, są bardzo smaczne. Wyszło mi łącznie, słuchajcie, 6 naleśników. 6 naleśników, takich na dużej patelni. Moja patelnia, tak jak widzicie, no już przywiera, już ten teflon nie jest jakby świeży i to widać przy smażeniu. Jeżeli Wasze patelnie mają zdarty teflon, jeżeli przywierają, to te naleśniki na bank będą przywierające. Koniecznie wypróbujcie przepis na naleśniki wegańskie bezglutenowe. Zostawcie lajka, komentarz, jeżeli macie jakieś pytania. Popisuję się swoją elastycznością. Jeżeli macie pytanie, zostawcie komentarz. A nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, bo niebawem pojawią się kolejne nagrania. Żeby nie przegapić, jeżeli macie jakieś propozycje przepisów, coś chcecie zobaczyć, to dajcie znać, pomyślimy. Może uda się nagrać. Dzięki serdeczne i smacznego. Prawie zapomniałam, przepis pod filmem na dole.